Tytuł mojej prelekcji, mojego wystąpienia nawiązuje do, można powiedzieć, powstania, możliwości powstania tej wystawy. Mianowicie, gdyby nie współczesne inspiracje, to my tej wystawy nie moglibyśmy zrobić ze względów formalnych. Dlatego, że w konkursach oficjalnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma szuflady czy no, jakiegoś obszaru, w którym można by się ubiegać o zorganizowanie wystawy no, Witkacego, Matejki, Kossaków, prawda, czy innych malarzy, którzy są po prostu za starzy. Więc dlatego na naszej wystawie pojawiają się inspiracje. Państwo je zobaczą, ale ja chciałem troszkę szerzej na ten temat powiedzieć i odnieść się raczej do tych inspiracji, których tutaj nie ma, ale te, które tutaj są, też króciutko wprowadzę. Zacznę od mojego ulubionego diagramu pokazującego Witkacego jako polimata, jako człowieka o wielu talentach i osiągnięciach na bardzo wielu różnych polach. I w naturalny sposób te wszystkie obszary twórczości i aktywności intelektualnej są naturalnym obszarem do inspiracji dla współczesnych, nie tylko artystów. Także to, o czym będę mówił, to nie będą tylko inspiracje o charakterze artystycznym. Więc w związku z tym no, wiemy, że był i fotografem, i pisarzem, i dramaturgiem, i teoretykiem sztuki, i rysownikiem, malarzem, prawda, tych filozofem. Tych obszarów jest bardzo wiele. I w związku z tym oczekujemy, że w naturalny sposób będziemy znajdować te inspiracje w bardzo różnych, często bardzo zaskakujących miejscach. To się może wzięło z tego, że z czasem można powiedzieć, że Witkacy się stał taką ikoną popkultury i takim, można powiedzieć, tym znakiem rozpoznawczym jest ten portret wielokrotny z 1918 roku z Petersburga. I jest w tym pewien paradoks. Dlatego, że Witkacy tylko raz coś takiego zrobił, dlatego, że to była taka, nazwijmy to, sztuczka fotograficzna nazywana amerykańską zabawą. Natomiast głębia psychologiczna tego portretu, klimat tego portretu wielokrotnego sprawił, że mimo, że to była taka, nazwijmy to, bardzo popularny rodzaj fotografii, to stał się niejako znakiem ikonicznym powiązanym z samym Witkacym. I zarówno artyści, jak i wiele innych osób traktowało to, jakby to, to było dzieło Witkacego, prawda? Że to jest coś, co jest z nim na stałe związane. Tak nie było, bo tak jak mówiłem, to była popularna zabawa i również wielu artystów zrobiło sobie tego rodzaju zdjęcie albo przestało też na pojedynczej fotografii. Na przykład Marcel Duchamp czy inni artyści, tak jak Wacław Szpakowski, Umberto Boccioni, Francis Picabia, ale też po prostu anonimowe osoby. Ale właśnie tak jak powiedziałem, artyści wiązali to z Witkacem. I na przykład młoda artystka niemiecka zrobiła całą wystawę, na której pojawiła się taka instalacja "Gdybym była Witkiewiczem". Prawda? Nawiązuje do tej właśnie fotografii. Paradoksalnie ten portret wielokrotny, który jest amerykańską sztuczką, prawda, czy amerykańską zabawą, pojawił się na okładce dwutomowego wydania Historii Europejskiej Fotografii. Tam autor, czeski autor umieścił nie Witkacego niestety, ten portret jest
o wiele lepszy, a po prostu taki portret wielokrotny estońskiego reżysera filmowego. Taki w zasadzie bez wyrazu zupełnie. No ale kiedy zajmujemy się Witkacym, to właśnie cały czas mamy do czynienia z tego rodzaju różnymi paradoksami. Drugim takim obszarem, który stanowi inspirację, jest firma portretowa. I na przykład Peter Klint, też współczesny niemiecki artysta, założył firmę portretową, gdzie wprost przyznaje się do tej inspiracji i też zrobił kilka portretów nawiązujących do stylistyki firmy i do dnia dzisiejszego działa właśnie jako firma portretowa. Jest szereg innych tego rodzaju firm, kilka bym znalazł jeszcze w Polsce, ale ich osiągnięcia może nie są na tyle interesujące, żeby je tutaj pokazywać. Mówiąc o tej popkulturze, będę do tego jeszcze nawiązywał później, nawet różne przedsięwzięcia takie jak hodowla psów rasowych również nawiązuje do Witkacego. Hodowla, która się nazywa Tutli Putli. Jak operetka Witkacego. Ten charakterystyczny styl portretu Witkacego, ale również fotografii, również stanowiło inspirację dla współczesnych artystów. I chciałem właśnie tutaj kilka takich przykładów pokazać. Jednym z takich, które najbardziej cenię, jest projekt Jeremiego Millara, współczesnego artysty konceptualnego. W sumie dwa projekty. Jeden zatytułowany S. Witkiewicz i tak nazywała się wystawa, która była pokazywana przy okazji Miesiąca Fotografii w Krakowie w Polsce w 2009 roku. I później w Muzeum Sztuki w Łodzi wystawa M łamane przez W. Jego projekt obejmował nie tylko Witkacego, ale również Malinowskiego. Otóż, jak Państwo zapewne wiedzą, po tej tragedii osobistej, kiedy w 1914 roku narzeczona Witkacego popełniła samobójstwo, jego przyjaciel Bronisław Malinowski postanowił zaopiekować się, podać mu pomocną dłoń, żeby oderwał się od tej traumy i zaproponował mu rolę rysownika i fotografa jego antropologicznej wyprawy na Triobriandy do Papui Nowej Gwinei, a po drodze jeszcze zahaczyli Australię, gdzie wzięli udział w kongresie naukowym. No i w tym czasie wybuchła wojna, pierwsza światowa. I ponieważ Witkacy i Malinowski byli obywatelami różnych krajów i znaleźli się nagle po przeciwnej stronie barykady wojennej, również mieli różne poglądy co do tego, co należy w tej sytuacji czynić. Malinowski został w Australii i udało mu się doprowadzić do tego wyjazdu i rozpoczęcia badań antropologicznych. Natomiast Witkacy zdecydował, że w tej sytuacji wraca do Europy, żeby walczyć o Polskę. Na tle różnic co robić, panowie się bardzo mocno poróżnili i w związku z tym Witkacy na wyspy Triobriandzkie do Papui Nowej Gwinei nigdy nie dotarł. Jeremy Millar zrealizował projekt polegający na tym, co by się stało, gdyby Witkacy jednak na te wyspy z Malinowskim pojechał i go wspomagał. W związku z tym zrobił w tym swoim projekcie, zrealizował dwa wątki. Pierwszy wątek fotograficzny, tu właśnie pokazuję kilka przykładowych fotografii wykonanych przez Jeremiego Millara, gdzie
To są czarno-białe fotografie naśladujące ten styl Witkacego, czyli ciasny kadr fotograficzny. Oprócz tego był drugi wątek, wątek teatralny. Jeremy Millar namówił dwójkę reżyserów, jednego reżysera z Australii, drugiego reżysera z Goroki i namówił ich na wystawienie jednego z dramatów tropikalnych, czyli Metafizyki dwugłowego cielęcia. Ta, że tak powiem, australijska była zrealizowana siłami zawodowych aktorów, no i taka, nazwijmy to, no, poprawna inscenizacja teatralna, która no, nie budzi większych emocji. Natomiast bardzo ciekawym przedsięwzięciem była realizacja tego spektaklu, inscenizacja tego spektaklu z zespołem teatralnym Round Round z Goroki na Papui Nowej Gwinei, czyli tam, gdzie właśnie Witkacy miał trafić. Z obu spektakli Jeremy Millar nakręcił zapis wideo i szczególnie interesujący jest ten właśnie spektakl w wykonaniu Papuańczyków, Nowych Gwinejczyków, który powstał na bazie angielskiego tłumaczenia dramatu uproszczonego do wersji Pinglish, czyli takiego uproszczonego języka angielskiego, którym się no, w krajach kolonialnych tubylcy czy tambylcy posługują. Ten projekt myślę jest o tyle bardzo interesujący, że stara się obecnie zrealizować to, co kiedyś się nie wydarzyło, czyli stawia taką hipotezę, co by mogło się wydarzyć i dzięki temu też odwraca pewną perspektywę, jeśli chodzi o sam dramat, dlatego że w samym tym dramacie jest scena, w której wódz Papuańczyków wypowiada się w wymyślonym przez Witkacego języku tychże mieszkańców Papui Nowej Gwinei. Czyli w związku z tym tutaj następuje odwrócenie tej relacji, co dla kogo jest egzotyczne. Prawda? No, dla nas Papua Nowa Gwinea to jest jakieś coś bardzo odległego, egzotycznego, ale dla nich my jesteśmy jacyś dziwni trochę i też bardzo egzotyczni. Także, no i drugim i oddzielnym wątkiem tego projektu był Malinowski. Dlatego, że Malinowski w swoich pracach antropologicznych między innymi opisał rytuał kula, polegający na tym, że plemiona na tych wyspach w określonej kolejności i w specjalny sposób odwiedzają się i wymieniają prezenty, obdarowują się, no i jest specjalny rytualny sposób przekazywania tych prezentów z jednej ręki do drugiej ręki. No to są muszle jakieś piękne, jakieś ozdoby, coś takiego. I również Jeremy Millar zrealizował ten rytuał kula i dlatego ta wystawa, o której mówiłem, nazywała się M, miała tytuł M łamane przez W. Malinowski i Witkacy. Także myślę, to jest jeden z takich projektów, który jest głębszy, dlatego że bardzo wiele jest takich działań, które odwołują się do Witkacego, ale mają charakter, nazwijmy to, powierzchowny raczej. Ta strona wizualna wydaje się, że dominuje i chciałem pokazać kolejnych parę prac. Wojciech Brewka to jest kolega Przemka z Kalisza. Artysta, malarz, który zyskał bardzo duże powodzenie, który maluje w takim stylistyce street artu, sztuki ulicznej. Bardzo kolorowe prace, no i widzimy tutaj właśnie nawiązanie do tych takich ikonicznych fotografii Witkacego. Stylistyka artystów, którzy odwołują się do Witkacego, no bywa różna, jest charakterystyczna dla nich. Tutaj kolejny przykład,
z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Obraz pod tytułem Witkacy rozmawia z kobietą o czystej formie. Ryszard Grzyb. Te tradycyjne, te najbardziej rozpoznawalne portrety Witkacego, wykonane przez Józefa Głogowskiego, stały się również kanwą dla działań grupy artystycznej We Krasnals. No, tutaj jadąc do muzeum zauważyłem, że no, mają ulubionych artystów. Jednym z nich jest Witkacy, drugi jest Schulz. I widziałem plakat po drodze gdzieś tutaj na rogu, że w Katowicach można zobaczyć wystawę. A w Bytomiu można dostać wystawę, także Schulz według The Krasnals. To są po prostu malarskie wersje portretów fotograficznych zrobionych przez Józefa Głogowskiego. Innym ciekawym przykładem, też młody artysta, który niestety zginął w młodym wieku w wypadku taternickim, górskim, Jan Dziaczkowski. Zrealizował całą serię kolaży, w których pamiętał o Witkacym również, bo sam jeden z cykli jego kolaży dotyczył postulatu gór dla Warszawy. W związku z tym te kolaże pokazują różne miejskie pejzaże warszawskie, na których widać, że te góry są po prostu w zasięgu ręki. No ale z góry, no to Zakopane, prawda, no to i również nasunęło mu pomysł, żeby zająć się również Witkacy. I w ten sposób powstały trzy kolaże, one są nieduże. Wizja Witkacego po wizycie w pracowni Picassa 1918. Znowu odwołanie do tego portretu wielokrotnego. On jest na tyle silny wizualnie, ma taką przejmującą atmosferę, że bardzo wielu artystów do niego nawiązuje. Tak jak wcześniej pokazywałem, tu miałem nie przechodzić za tę linię. Jak wcześniej pokazałem Stefka Amon, a z polskich artystów na przykład Józef Robakowski i też znam jeszcze kilka innych takich przykładów. Także mamy tutaj Witkacego w różnych sytuacjach, również w sytuacji wakacyjnej, czy no, w odniesieniu do doświadczeń z używkami. No, to jest perspektywa artysta Witkacy w Ogrodzie Rozkoszy i to są różnego rodzaju taka diagram z halucynogennymi grzybami, który notabene jest w kolekcji obecnie Muzeum Tatrzańskiego. Tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że to są prace, nie kolaże komputerowe, tylko wszystko skalpelem wycinane ręcznie, więc na to warto zwrócić uwagę, że nie jest to twórczość, nazwijmy to, mechaniczna, automatyczna, co w kontekście twórczości Witkacego jest no, bardzo ważne. Instytut Witkacego też chce się czymś pochwalić, ponieważ zorganizowaliśmy, tutaj wielka zasługa inicjatora tego przedsięwzięcia, Przemka Pawlaka, wystawę Przez czwartą ścianę, dramat Witkacego na płótnie. Zachęciliśmy grupę młodych artystów, żeby odnosząc się do didaskaliów dramatów, stworzyli prace, które no, reprezentują ich wyobraźnię, prawda, widzenie, perspektywę dramatów. Także myślę, że to była bardzo ciekawa, jedyna w swoim rodzaju wystawa. Tak jak powiedziałem, że ta strona wizualna przede wszystkim dominowała w inspiracjach, ale nie tylko. Myślę, że ważnym obszarem jest również literatura i poezja. Wczoraj pan profesor Degler
odczytał fragment z traktatu moralnego, gdzie pada stwierdzenie Witkacy umysł drapieżny. To sformułowanie stało się inspiracją dla Instytutu Witkacego przy publikacji książki Witkacy drapieżny umysł, pierwszej książki, która próbuje objąć wszystkie obszary twórczości tego artysty, z uwzględnieniem również kwestii biograficznych. Chciałem tutaj przytoczyć dwa wiersze. Jeden Czesława Miłosza z tomu Głosy biednych ludzi z 1943 roku. Postać Witkiewicza była dla niego bardzo ważna. Ogień, piołun i kurz, oto stoję w obliczu niepodzielnej rzeczy. Ogień, piołun i dzika czereśnia na płaskim rumowisku nietrwałych państw. Oto zwycięża ludzkość, zacięta i płodna, która nie pragnąc tajemnicy, mnoży się i trwa. Ja wbrew jej woli chciałem sięgnąć do dna, chociaż ona ma słuszność, bo tak tylko dosięga się dna. Drugim poetą, dla którego Witkacy był bardzo ważną postacią, był Tadeusz Różewicz. Tadeusz Różewicz nawet wysunął postulat, żeby niemyte dusze, w których Witkacy próbuje być wychowawcą narodu i prać po tych mordach paskudnych, zakutych Polaków, ale też napisał kilka wierszy poświęconych Witkacemu. Jeden z nich bez tytułu, z tomu Ślepa Kiszka. Metafizyka skonała, powiedział Witkacy, i odszedł w nic. Optymiści, którzy go przetrwali, biegają z formą, z foremką do robienia wierszy z piasku. Oni wesołe wyrostki robaczkowe ślepej kiszki Europy. Drugi wiersz, który napisał Różewicz, nawiązuje do filozofii Witkacego, a jak wiemy, jednym z tych bardzo istotnych wątków jest kwestia dotyku, poprzez który poznajemy świat. Także te dwa przykłady wydają mi się najbardziej reprezentatywne, ale nie tylko polscy poeci, ale również poeci rosyjscy, poeci z kręgu języka angielskiego również pisali o Witkacy. Różewicz proponował, żeby nie te duże były lektury. Tak, tak. Wezwano mnie do ministerstwa i rozmawiałem z panią wiceminister, a kiedy przeczytałem jej fragment, powiedziałem, nie, to się tam nadaje do zakazania w ogóle publikowania niemytych dusz. A byliśmy przed wydaniem niemytych dusz. Także nie doszło do tego i niestety niemyte dusze nie są lektury. No, tam prorocze słowa padają, gdzie mówi się o tym, że Polak to ma takie przeczucie, że on nie jest na swoim miejscu. Drugie, bardzo istotne, to puszenie się bez żadnego powodu, traktowanie innych z pogardą. Polecam Niemyte dusze, dlatego że to jest taka fantastyczna, odświeżająca lektura. I okazuje się, że jest niezwykle aktualna dzisiaj, i cały czas. Kolejny obszar inspiracji, dość oczywisty, to jest teatr. No i tutaj to jest właściwie, można powiedzieć, temat na wielki tom. I chciałem tylko wspomnieć o jednym wątku, ponieważ mam ograniczony czas, o przypadku Tadeusza Kantora. O, jest tutaj pewien szpryngiel komputerowy, ale myślę, że Witkacy za tym stał, dlatego że literka tu powinna być nie C, tylko K. Ale uważam, że jest w tym drugie dno, ponieważ stosunek Kantora do Witkacego
no, był... Pasożytniczy. Znaczy, no, nie, ja mnie powinien nie nazwał pasożytniczy. Z jednej strony, no, pasożytniczy, ale z drugiej strony to była walka z Witkacem. Czyli innymi słowy, używanie szyldu Witkacego, ale pod tym szyldem walczenie z nim, eliminacja Witkacego. I to po prostu, no, był konflikt ego. Ego artysty, twórcy nieżyjącego, więc trudno mu cokolwiek zrobić już. Z twórcą żyjącym, no, któremu wytykano zawsze, że no i pytano o tego Witkacego. Nawet jest taki, zachował się wywiad Tadeusza Kantora podczas prezentacji jednego z jego spektakli Teatru Kliko 2 w Australii, gdzie redaktor zapytał się go o właśnie relacje do Witkacego i znowu nawiązał do Witkacego. No i ten, że tak powiem, z taką irytacją odpowiedział: Witkacy to ja. Dowiedziałem się o tym od australijskiego reżysera, o którym będę tutaj wspominał jeszcze za chwilkę, od Johna Gillisa. Ale trzeba powiedzieć tak, że od samego początku Teatr Kliko 2 Kantora wykorzystywał dramaty Witkacego, Wariata i Zakonnicę, W małym dworku, Kurkę wodną, Mątwę. I można powiedzieć, że Nadobnisie i Koczkodany jeszcze. I można powiedzieć, że w kolejnych krokach ten Witkacy przetworzony, wyeliminowany, ale stanowiący inspirację, doprowadził do powstania spektaklu Umarła klasa. W Umarłej klasie znajdziemy postacie Stumora Mózgowicza, znajdziemy strzępy tekstów Stumora Mózgowicza, ale to jest w 100% czy w 90% Kantor i Kliko 2. Ale ważne jest to, że ten Witkacy cały czas jest na szyldzie. I taki przełom dla Witkacego, a dla recepcji Witkacego i dla recepcji polskiego teatru, bo mieliśmy w tym czasie i Grotowskiego, i Tadeusza Kantora, w recepcji światowej nastąpił na wydarzeniu towarzyszącym, takim ofowym w stosunku do takiego bardzo znanego festiwalu w Edynburgu, gdzie, jak pisali krytycy brytyjscy, te wydarzenia towarzyszące przyćmiły główny nurt. Była mowa właśnie o spektaklach Kurki wodnej, z której pochodzą te dwa zdjęcia. Tym takim promotorem i wielkim miłośnikiem Witkacego był Richard DeMarco, obecnie bardzo starszy pan. Przygotowujemy, mam nadzieję, że to się uda w najbliższym czasie, rozmowę z Richardem DeMarco, która powinna się ukazać w jednym z najbliższych numerów naszego półrocznika Witkacy Wykrzyknik. Także myślę, że ten teatr Tadeusza Kantora i ta relacja do Witkacego, jego z Witkacym, jest, znowu zasługuje na odrębny tom rozważań, ale wydaje mi się, że inscenizacje Kantora, mimo że eliminowały Witkacego, to popularyzowały go jednocześnie. Także to, myślę, że to jest też bardzo taki ważny wątek inspiracyjny, choć w książce Drapieżny umysł jest umieszczony w recepcji. Fotografia Witkacego, a w szczególności ten portret pęknięty, stanowił domniemaną, moim zdaniem, bo stuprocentowej pewności nie mam, inspirację dla fotografii modowej.
Willy van der Per, współczesny belgijski fotograf mody, dla firmy Jill Sander zrobił taki po prostu no, serię fotografii z modelkami, które w ewidentny sposób nawiązują do portretu pękniętego. Również możemy znaleźć inne i podobne inspiracje krajowych artystów. Także jeśli chodzi o te fotograficzne inspiracje, to też no, możemy znaleźć bardzo wiele przykładów. Tu tylko sygnalizuję pewien przykład domniemany. Kolejny obszar to inspiracje muzyczne. Jest ich bardzo wiele można powiedzieć, we wszelkich możliwych stylistykach. To jest ten przykład, który akurat tu przytaczam, to jest stylistyka stricte rockowa. Tu jest no, podwójna inspiracja, bo nazwa zespołu pochodzi z jednego z wierszyków, który został opublikowany w papierku lakmusowym, czyli Palfy Groove, a tekst pochodzi z jednego z dramatów Witkacego, Maciej Korbowa i Bellatrix. I teraz może się uda fragment odtworzyć. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to zadziała. Więc przerwa muzyczna, ponieważ sala jest koncertowa. Ale nie ja. To była inspiracja rockowa, ale tak jak powiedziałem, spektrum tych inspiracji muzycznych jest bardzo szerokie. Z tych, o których na pewno warto wspomnieć, to są utwory poświęcone Witkacemu Jacka Kaczmarskiego i Przemysława Gintrowskiego. I chciałem tutaj właśnie przytoczyć jedną strofę z tej pieśni Jacka Kaczmarskiego. Dosyć sztywną mam szyję i dlatego wciąż żyję, że polityka dla mnie to w krysztale pomyje. Umysł mam twardy jak łokcie, więc mnie za to nie kopcie, że rewolucja dla mnie to czerwone paznokcie. Ta stylistyka naprawdę bywa bardzo różna, bo z jednej strony mamy rockowe wykonanie. Bellatrix również jest w wersji takiej piosenki poetyckiej, łagodnej. Co ciekawe, wykonawcy z tego samego kręgu, z tego samego teatru imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Tu, że tak powiem, młodsza generacja aktorów, śpiewający aktor tutaj, no i starsza generacja aktorów w tym takiej łagodniejszej wersji.
Jest, no tam można powiedzieć, nurt balladowy, Jacek Kaczmarski. Jest też wersja popowa, można powiedzieć, czy poetycka. To jest zestaw piosenek do Szalonej Lokomotywy Teatru Stu w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego z Markiem Grechutą i Marylą Rodowicz, muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza. Także, no i też nie można zapominać, to profesor Degler mówił, że to wszystko świetnie, jeśli w roli jednej z głównych ról w inscenizacji Panny Tutli Putli wystąpiła Doda na Festiwalu Piosenki Autorskiej we Wrocławiu. Zdarzyło się to parę lat temu. I występowała w duecie z Peszkiem. I świetnie to wyszło, muszę powiedzieć. Kolejny obszar to jest sztuka ulicy i graffiti. Znowu ten portret wielokrotny wraca w bardzo wielu miejscach. To są graffiti z Amsterdamu, prawdopodobnie, na pewno z Holandii. Tutaj tego niestety nie ma, już jest tylko, został w zapisie historycznym. W Warszawie mamy taki bardzo długi mur przy ulicy Puławskiej wzdłuż toru wyścigów konnych. I to jest taka galeria, która żyje i co pewien czas, prawda, każdy sobie ten segment tego płotu anektuje artysta, żeby zrobić graffiti. To niestety zostało zamalowane. Wątpię, żeby to było tutaj potwierdzenie autorstwa. Chłopcy ze Smulek, to dzielnica Warszawy, taka z tych bardziej podejrzanych przed wojną. No i Słupsk, gdzie, jeśli chodzi o Słupsk, należy podkreślić to, że tam że w Słupsku Witkacy jest obecny w przestrzeni publicznej. Na wielu ścianach takich bloków z czasów PRL-u, tych takich ślepych, są bądź fragmenty, bądź murale pokazujące fragmenty zdjęć, bądź też reprodukcje wielkoformatowe portretów z kolekcji czy Muzeum Tatrzańskiego, czy Miejscowego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Także tu jeszcze kilka przykładów dalekich, tym z Melbourne, z Australii, inny z Warszawy, szablon graficzny. No i jeszcze raz Słupsk, taki mural zrealizowany przez portugalskiego artystę Francisco Camilo. No i tu w tle redaktorka naczelna pisma półrocznika Witkacy Małgosia Wrażić. Tutaj przeplotło mi się troszeczkę w slajdach, więc jeszcze wrócę do tych muzycznych. Tu wspominałem o Teatrze Stu, Krzysztofie Jasińskim, Szalonej Lokomotywie, która wbrew pozorom nie była oparta na tekście Szalonej Lokomotywy, tylko była ta kompilacja z różnych dramatów. Natomiast fizycznie biała lokomotywa pod namiotem występowała i tutaj można powiedzieć, że ten Witkacy wszedł w taki krąg popkulturowy. I ten spektakl obejrzało ponad 60 tysięcy widzów. Także to był moment, prawda, dużej popularności. Do dzisiaj często w różnych radiostacjach można usłyszeć piosenki z tego spektaklu. Wyjątkowe było wykonanie tego spektaklu w Katowicach w Spodku. Tak, wiem, to nawet mi... Tak. To chyba ty mi opowiadałeś, jeszcze ktoś mi o tym opowiadał. Również bardzo ciekawy jest nurt jazzowy i tutaj jest fantastyczna, muszę powiedzieć, płyta Tomasza Stańki z zespołem Philectronic z udziałem Marka Walczewskiego jako głosu, płyta Piotr. To jest, myślę, że najwybitniejsza ta inspiracja muzyczna, bez względu na to, w jakich kategoriach rozpatrujemy to, przynajmniej moim zdaniem. I mogę powiedzieć, że ta płyta
stanowi punkt odniesienia dla późniejszych prób muzycznych inspirowanych Witkacym. Można powiedzieć, że ten projekt został w jakimś stopniu powtórzony i podobna płyta się ukazała w zeszłym roku, ale ją tutaj pominę. Natomiast wspomnę, no to, że tak powiem, jeżeli my się nie pochwalimy, to nas nikt nie pochwali. Więc w związku z tym chciałem powiedzieć o płycie Wistość rzeczy, która jest tutaj do nabycia w sklepiku muzealnym. Instytut Witkacego patronował wydaniu tej płyty. Można sobie ją posłuchać na wystawie właśnie w dziale Inspiracje. Jest to płyta specjalnie powołanego do tego projektu wieloosobowego, międzynarodowego składu muzyków, głównie jazzowych. I jest to taka interpretacja, która bardzo oryginalna, w stylistyce można powiedzieć jazz rockowej, fusion. No ale cóż, tak jak obraz jest wart tysiąc słów, to podobnie i z muzyką jest, że trzeba zobaczyć, trzeba posłuchać i wypowiedzieć się na ten temat i samemu ocenić. Cały projekt, którego producentem i duchem sprawczym był pan Bogusław Rac, muzyk, który wydał wiele płyt, kompozytor i jednocześnie też człowiek o bardzo konkretnych umiejętnościach, wydawca pisma Karoseria, bo i podręczników dotyczących blacharstwa. Ale muzyka jest jego hobby. Od nastolatka jest zafascynowany Witkacym. No i rzeczywiście zebrał zespół znakomitych muzyków. Tam jest świetna trąbka Wojciecha Jachny na tej płycie. Pojawia się też choć troszkę, bo no, czasem Witkacy nie sprzyja projektom Steve Kindler, amerykański skrzypek, który nagrywał z Mahavishnu Orchestra, z Johnem McLaughlinem. Grał też jako pierwszy skrzypek w klasycznej symfonicznej orkiestrze. Człowiek o wielu talentach, grający na dziewięciostrunowych, specjalnych skrzypcach elektrycznych. Grał na żywo do spektaklu Halny podczas urodzin Teatru Witkacego z Józefem Skrzekiem. Prawda? No to tu już jest rekomendacja taka śląska, prawda? Bo Józef Skrzek to człowiek stąd. Specjalnie na potrzeby płyty została zaprojektowana okładka przez Łukasza Wodyńskiego, który tu właśnie się pojawia. Wrócę jeszcze na chwileczkę do Witkacego fotografa, ponieważ można powiedzieć, że w jakimś sensie był prekursorem autoportretów, czyli selfie. No i chciałem tu pokazać kilka selfie. Selfie robią sobie nie tylko uczennice z liceum, prawda, czy uczniowie, czy studenci, czy dzieci, ale poważne osoby. Po lewej stronie z Państwa punktu widzenia mamy panią profesor Aleksandrę Przegalińską, ekspertkę w zakresie sztucznej inteligencji. To jest osoba, która jest bardzo znana i myślę, że to jest bardzo mądra kobieta, ale jednocześnie bardzo przebojowa i myślę, że na pewno Państwo o niej usłyszą w mediach, czy ją zobaczą. No a nasz jubilat tegoroczny, profesor Lech Sokół, który został zwitkaczony za pomocą sztucznej inteligencji, czyli programu, który nauczony na kilku obrazach, na kilku portretach pastelowych Witkacego usiłuje nieudolnie, prawda, zrobić coś podobnego automatycznie. Kolejny wątek, o którym chciałem powiedzieć, to jest wątek filmowy. I
Chciałem tu wspomnieć też o kilku takich bardzo dobrych animacjach czy filmach, bo one są różne, akurat tu są, mamy filmy animowane głównie, o których wspominam. Gubal Hazar, młodego rosyjskiego artysty Iwana Gorszkowa, który w 2007 roku przypadkiem natrafił na tłumaczenie dramatów Witkacego wydane przez człowieka orkiestrę tłumacza Andrzeja Bazylewskiego. To był ambasador Witkacji na Rosję. Niestety przedwcześnie zmarł. I kiedy przeczytał Gubala Hazara dramat, to po prostu go szczęka mu opadła, bo to było mniej więcej chyba dwa lata czy rok po dojściu do władzy Putina. I on po prostu czyta tego Gubala i widzi, że po prostu to jest jakaś profetyczny dramat. I w związku z tym spontanicznie, bo zrealizował około 20-minutowy film animowany, inspirowany tym dramatem w technice animacji poklatkowej. Czyli narysował kilka tysięcy obrazków ręcznie po to, żeby uzyskać właśnie ten efekt. I znakomicie to oddaje atmosferę tego dramatu. Taką dosyć luźną inspiracją był film Panna Tutliputli, Krisa Lawisa i Maćka Szczerbowskiego, wyróżniony na wielu festiwalach, ale w różny sposób nawiązujący tematycznie, natomiast plastycznie bardzo, bardzo ciekawy film. Kolejny film, o którym chciałem tutaj wspomnieć, to jest film Johna Gillisa, o którym wcześniej już wspominałem, Witkacy i Malinowski, seans filmowy w 23 scenach. To jest film, który przeplata w warstwie realistycznej tę ostatnią podróż Witkacego pociągiem w Australii wspólnie z Bronisławem Malinowskim, gdzie już widać to zarzewie kiełkującego konfliktu, przeplatany takimi onirycznymi scenami, te sceny są czarno-białe, fragmentów z Szalonej Lokomotywy. To jest około 40-minutowy film. Być może w tej części artystycznej w lutym uda nam się go tutaj pokazać i może zaprosić nawet zdalnie z Australii Johna Gillisa. Tu mamy dwa kadry. Tom Pelik grający Witkacego. No i tutaj drugi aktor, który gra rolę jednego z operatorów Lokomotywy Szalonej. No i w ten sposób pomału dochodzimy do tego, co mamy tutaj na wystawie. Ja tylko zasygnalizuję, ponieważ Państwo to zobaczą na własne oczy za chwilę. Młodej generacji artysta komputerowy, grafik komputerowy Klaudiusz Wesołowski zrealizował film Miazmat, w którym w postaci animacji komputerowej 3D ożywił kompozycję z 1922 roku Witkacego. To spektakularne osiągnięcie, zarówno w sensie wizualnym, jak i w sensie technicznym. Otrzymało wiele nagród, było pokazywane na prestiżowych festiwalach takiej specjalnej grupy graficznej ACM, Association for Computing Machinery, Special Group of Computer Graphics, gdzie kwalifikuje się powiedzmy rzędu 10 filmów z całego świata w tej kategorii i ten film był właśnie tam pokazywany na wielu miejscach na świecie. Tutaj chciałem powiedzieć, że znowu sytuacja jest taka, że mówimy o komputerach, animacji komputerowej 3D, ale to było kilka tysięcy godzin pracy grafików, żeby to zrobić ręcznie. Samo się nie zrobi. No i oczywiście wyobraźnia i kreatywność Klaudiusza. Klaudiusz niestety odmówił przyjazdu tutaj w lutym, ale może nam się go zdalnie uda tutaj jakoś wskrzesić na spotkanie. Kolejny projekt, o którym chciałem króciutko powiedzieć i też Państwo go zobaczą na wystawie, to jest książka Gubal Hazar,
w której spróbowaliśmy to Instytut Witkacego i Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, zespół studentów pod kierownictwem profesor Ewy Sataleckiej, no i z naszej strony moja skromna osoba i Małgosia Sady, zaprzyjaźniona z nami, udało nam się zrealizować to, co nie udało się Stefanowi i Franciszce Temersonom. W 2012 roku byliśmy z Małgosią w Londynie w archiwum Temersonów i znaleźliśmy tam plany wydania dwóch dramatów. Jubala, Wahazara i Matki. Nawet Franciszka zrobiła trochę szkiców, no ale z powodów jakby niechętnego, mówiąc delikatnie, stosunku do jakichś eksperymentalnych tekstów wydawnictw, do których się zgłaszali, no to się nie udało. No na szczęście mieli swoje wydawnictwo, tyle że zabrakło funduszy tym razem. No i za życia nie udało się tego dramatu wydać. Tutaj Stefan i Franciszka zasługują na oddzielny wykład, natomiast byli to polscy awangardowi artyści i w ramach wydawnictwa swojego, mówiąc tak w skrócie, wydawali książki, które Stefan określił, że to nie są bestsellery, tylko bestlookery. I w projekcie tym to, co chcieliśmy uzyskać, to, żeby wydać artystyczną książkę, która spełnia te kryteria Stefana Temersona, bestlookera. I to jest no, taki nasz wspólny hołd dla Witkacego i Temersonów. Zobaczą to Państwo na wystawie. Ten projekt obejmuje tylko książkę, ale projekty strojów, animacje i szereg innych rzeczy. Teraz może nieco zaskakujący wątek. Inspiracje osobiste, tak bym to nazwał, naukowe. Otóż tutaj mają Państwo fragment z rozprawy doktorskiej pani Katarzyny Anny Reisner na Uniwersytecie w Hamburgu, która pisze o rzeczach tak niezwykle niszowych, dotyczących mechaniki kwantowej i teorii pola. To jest dysertacja doktorska. No i w rozdziale piątym znajdujemy motto z Witkacego. Zasadniczą cechą dzieł sztuki jest jedność wielości bez względu na to, jakie są elementy tej wielości i jakim sposobem osiągnięta jest ich jedność. Tym właśnie cechem jedności nazywamy pięknem danego tworu. Pojęcie to może stosować się i do dzieł sztuki, i do innych tworów. Więc w związku z tym widzimy, że ta inspiracja może być stricte naukowa w dziedzinie zupełnie innej, w dziedzinach nazwijmy to twardych, nie miękkich. No i na koniec inspiracje komercyjne. Zacznę od Witkaca, ale to jest, bym powiedział, nazwijmy to deklaratywna inspiracja z uwagi na adres, no ale jakby nic więcej za tym no, nie stoi. No, to znaczy nie udało nam się pozyskać właścicieli jako na przykład sponsorów, którzy by się reklamowali w naszym piśmie. No, może z tego powodu, że to jest najdroższy dom mody w Polsce, gdzie trampki można kupić już od 1000 zł wzwyż, torebkę za 60 tysięcy, no i różne inne akcesoria w podobnych cenach. W związku z tym to jest jakaś troszeczkę inna grupa docelowa chyba niż nasi czytelnicy. W opozycji, specjalnie tutaj jest puste miejsce po drugiej stronie, bo też to jest komercyjna inspiracja, ale ponieważ jest tak paskudna i ohydna, to i tutaj nie umieściłem. To nie jest cenzura, tylko to paskudnie wygląda. Jest taki obskurny pawilon przy jednej z głównych ulic w Warszawie, gdzie no, na szyldzie jest Witkacy, a jest to całodobowy punkt sprzedaży alkoholu. Więc jest to... Bez używek. Na razie może, bo prawo się może zmienić. No. Kolejna komercyjna, myślę, że ciekawa, ale tu jest, że tak powiem, wątek artystyczny. Polska artystka młodego pokolenia Paulina Ołowska, która również zrobiła instalację nawiązującą do matki Witkacego w Tate Gallery w Londynie.
zrobiła serię zdjęć i okładkę do ewidentnie pisma skierowanego do miłośniczek i miłośników celebrytek, do pisma Vogue. Także tutaj modelka, polska modelka z tych, co nazywają top modelka, pani Rubik tu się prezentuje. W stylizacji matczynej czy matkowej, można powiedzieć, witkacowskiej. Inne inspiracje bywają bardziej przyziemne. W Słupsku jest szkoła kierowców, właśnie, jak widzicie, z hasłem reklamowym pamiętam takie spotkanie, choć nie wiem, jak to interpretować, bądź witkacym kierownicy. Witkacy, Tak, no właśnie, nawet w naszym katalogu znajdziecie pewien fragment, bo witkacy chciał się zabrać samochodem z Birulą Białynickim Teodorem, ale coś tam wypadło, w związku z tym się nie zabrał, a mógł pojechać z Korfantym. I bardzo to wyrzekał, że to jakoś bardzo nie fair się zachowali wobec niego. No, piwo, pizza, prawda? No. I klub studencki Witkacy. Czy mogą Państwo zgadną, w jakiej części Polski może być klub studencki Witkacy? Znaczy wschód, zachód, północ, południe. Czy... No Przemku, no brawo. To całkiem nieźle. Słubice przy granicy. Także również takie. No i na koniec, no to też jest nasza inspiracja, prawda? I wydajemy już 12 numerów pisma się ukazało. Tu się bardzo cieszymy, dlatego że taki krytyczny moment był, kiedy pracowaliśmy nad numerem 6. Dlatego że wychodziło pismo poświęcone Witkacemu w języku francuskim, Cahier Witkiewicz, ale udało się wydać tylko 5 numerów. W związku z tym, jak przekroczyliśmy ten próg, a potem przekroczyliśmy 10, no to wydaje nam się, że jest całkiem nieźle, a że tak powiem, nad nami jest pewien bat, w cudzysłowie ministerialny, bo udało nam się pozyskać dotacje, więc jeszcze 2 lata mogą się Państwo spodziewać pisma, bo nie mamy wyjścia, musimy wydać. Także zachęcam do lektury. To są oryginalne teksty, to nie są żadne kompilacje. I na tematy związane z Witkacym, na tematy artystów, których działali w tym samym czasie. No, w szczególności na przykład mogę tutaj polecić artykuł mojej współkuratorki Natalii na temat Bellmera w 2 kolejnych numerach. W międzyczasie też zdradziłem, to był ten portret sztuczno-inteligentny profesora Sokoła, to jest okładka numeru 13, który ukaże się, no już myślę, że po świętach. Autorstwa Marcina Klaga. Tak, autorska, tak, okładka autora, autorem jest Marcin Klag. No i zachęcam do zajrzenia na portal prowadzony przez, moderowany i utworzony przez Wojciecha Sztabę, bardzo znanego witkacologa, autora wielu publikacji na jego temat. To jest w tej chwili największe repozytorium wiedzy na temat Witkacego dostępne w sieci, taki przewodnik po dostępnych publikacjach. Jeśli chodzi o inspiracje, chciałem na koniec powiedzieć jeszcze o 2 bardzo istotnych źródłach oprócz witkacologii. Otóż siedzą tutaj w komplecie redaktorzy 2 woluminów bibliografii Witkacego. Profesor Degler, profesor Janusz Degler i 2 Pawlakowie, Tomasz i Przemysław. Pierwszy tom obejmuje lata 1885 do 1989 i to jest około tylko 1000 stron. Tam są również inspiracje,
wydawnictwa, publikacje, spektakle, no wszystko to, co się udało zebrać. I drugi tom od 1990 roku do 2019. Też około 1000 stron. Także patrząc na te inspiracje, o których tutaj powiedziałem, no to można powiedzieć, że ten Witkacy jest wszędzie. Człowiek, no, może go znaleźć w bardzo, bardzo, bardzo wielu miejscach, w bardzo wielu płaszczyznach. Także przy tej okazji właśnie zachęcam do poczytania o inspiracjach tutaj, bo myślę też, że Teodor Białyński-Birula w jakimś stopniu no, był pod wpływem przyjaciela malarza. Także, no i myślę, że tutaj taką inspiracją z pewnością można traktować dwa portrety pejotlowe Teodora, które znajdą Państwo w tej ostatniej sali. Bardzo dziękuję za uwagę. I jestem otwarty na wszelkie pytania, uwagi, miażdżącą krytykę, wasze przykłady, inspiracji. Także dziękuję bardzo jeszcze raz.